Cześć, witam Was w odcinku, jednym z serii, w których omawiam problemy, czy też specyficzne zagadnienia związane z kryptowalutami, z tą tematyką, z ich bezpieczeństwem, czy z różnymi aspektami technologicznymi. Tutaj tematy do tych odcinków są przesyłane do mnie przez Was, za co Wam dziękuję i zachęcam do dalszej tego typu aktywności. Czy to poprzez wysłanie wiadomości e-mail, czy też napisania komentarza pod innymi filmami, czy też na przykład zadanie tego pytania bezpośrednio na niedzielnych live'ach u Majka Satoshiego. Także dzisiaj zajmiemy się problemami platformy Ethereum, a tak naprawdę jednym z poważniejszych wśród tych problemów, czyli problemem związanym ze skalowalnością. Tak naprawdę na ten moment w ciągu jednej sekundy tylko kilkanaście, a dokładnie mówiąc 15 osób jest w stanie zrealizować transakcje w sieci Ethereum, czy też uruchomić, czyli skorzystać z konkretnego smart kontraktu. Także tutaj powinniśmy się zastanowić, jak to wygląda w kontekście liczby różnego rodzaju operacji, czy też na przykład wymiany środków pieniężnych, czy też na przykład uruchamiania konkretnych aplikacji, będąc tutaj w porównaniu do smart kontraktów w tradycyjnym internecie. Dlatego należałoby się zastanowić i odpowiedzieć sobie na pytanie, czy w takim razie platformę Ethereum możemy nazwać platformą globalną. No myślę, że na ten moment, choćby tutaj na tym prostym porównaniu do samego internetu, wydaje mi się, że jeszcze jako globalnej nie możemy tytułować platformy Ethereum. Ale oczywiście, jak na każdy problem, prędzej czy później znajdzie się rozwiązanie. I tutaj w kontekście samej skalowalności platformy Ethereum mamy przynajmniej znane mnie trzy takie potencjalne możliwości rozwiązania problemu skalowalności. Pierwszą z nich jest to sharding, czyli podział na mniejsze zakresy odpowiedzialności, zakresy funkcjonalne całego blockchainu pomiędzy poszczególne nody. Obecnie, jak to wygląda w sieci Ethereum, każda operacja w tej sieci musi być zapisana na każdym węźle. W shardingu właśnie chodzi o to, żeby poszczególnym węzłom wyznaczyć odpowiednie regiony, zakresy odpowiedzialności. I w tym kontekście właśnie powinny być realizowane, czy też zatwierdzane właśnie transakcje, czy też uruchamiane smart kontrakty. Czy wydajność w takim przypadku będzie rosła proporcjonalnie do ilości shardów? No właśnie, to jest też kolejne pytanie w zakresie architektury tego rozwiązania. Myślę, że tak, ponieważ kiedy tych shardów będzie 10, czy też 100, czy 1000, to automatycznie taka wydajność całej sieci powinna proporcjonalnie do ilości tych shardów wzrosnąć. Problemy z shardingiem są następujące. Według mojej oceny jest to na pewno bezpieczeństwo, ponieważ dużo ciężej jest zadbać o bezpieczeństwo pojedynczych, mniejszych właśnie elementów całej sieci niż całego rozwiązania, całej platformy, gdzie wszystko jest wszędzie kopiowane i cały blockchain na każdym nodzie jest przechowywany. To jest, jeśli chodzi o sharding, to mamy również taki aspekt związany z transakcjami, które po prostu wykonują się w kontekście kilku takich zakresów odpowiedzialności, czyli kilku takich shardów. Tutaj to również jest w kontekście architektury tego rozwiązania do bardzo poważnego i solidnego przeanalizowania i przemyślenia. Chodzi o to po prostu, żeby adresy z różnych lokalizacji w sposób bezpieczny i odpowiedni realizowały swoje zadania. Jeśli chodzi o projekt, który w kontekście Ethereum realizuje problem skalowalności i rozwiązuje go poprzez sharding, to jest to na przykład projekt widoczny tutaj na ekranie, projekt Zilliqa, który również omawiałem swego czasu na swoim kanale, także zapraszam osoby zainteresowane właśnie Zilliqą i shardingiem do tego odcinka. Kolejna kwestia potencjalnie możliwa
która rozwiąże problem skalowalności w projekcie Ethereum. Jest to sidechains, czyli tak zwane boczne łańcuchy, które komunikują się jedynie z głównym, a we własnym tutaj zakresie realizują obliczenia, realizują zatwierdzanie transakcji, realizują uruchamianie smart kontraktów. Natomiast łańcuch główny otrzymuje jedynie historię operacji łańcuchów pobocznych, co jednocześnie ma być również związane z kwestią bezpieczeństwa. Po prostu on będzie do łańcucha głównego trafiają jedynie hasze konkretnych tam operacji, natomiast nie same operacje, które są realizowane właśnie na tych bocznych łańcuchach. I tutaj również mamy na względzie problemy związane z bezpieczeństwem i problemy związane z tak zwaną trzecią stroną, ponieważ są to projekty oddzielne od Ethereum, także w jakimś zakresie one poprzez oczywiście zastosowania konkretnych modeli matematycznych opartych o kryptografię muszą ze sobą porozumiewać w sposób bezpieczny. I tutaj przykładami realizującymi właśnie sidechains w kontekście Ethereum jest na przykład projekt również omawiany na moim kanale Matic Network, czy też inny projekt tego typu, projekt Elastos. Kolejna kwestia związana z możliwością rozwiązania skalowalności dla Ethereum są to state channele, czyli schematy działające już zupełnie poza blockchainem, ponieważ dwa poprzednie, zarówno sharding, jak i sidechains, w dość dużym stopniu komunikują się i zależą od głównego blockchainu. Jeśli chodzi o state channele, to one działają już zupełnie poza głównym blockchainem, nie są z nimi związane. Tutaj przykładem w kontekście choćby Bitcoina jest sieć Lightning Network, która jest właśnie typowym state channelem dla blockchainu Bitcoina. Jeśli chodzi o problemy związane ze state channelami, to oczywiście jest to kryptografia, czyli zapewnienie bezpieczeństwa takiemu rozwiązaniu, ponieważ w jakiś sposób jedna strona musi tutaj ufać drugiej, a to zaufanie jest realizowane poprzez matematykę, poprzez kryptografię. Tutaj problemem też są, jak na ten moment, projekty, które rozwiązują właśnie state channel w kontekście Ethereum. Na ten moment są one podzielone jakby na dwie grupy, czyli projekty, które umożliwiają właśnie przeniesienie operacji do state channelu w kontekście samych asetów, czyli w kontekście samych tokenów ETH, jak i projekty, które umożliwiają to jedynie smart kontraktom. Czyli tutaj mamy takie dwie ścieżki. Jest projekt na przykład Raiden Network, który realizuje state channel w kontekście Ethereum, ale jedynie dla samych właśnie asetów ETH. No i mamy też na przykład projekt SellerX, który właśnie pozwala realizować te state channele, ale w kontekście smart kontraktów. Także jeśli chodzi o problem skalowalności, który jest głównym problemem Ethereum, bo niesie ze sobą oczywiście wydajność, to są takie trzy propozycje rozwiązania tego problemu, które przychodzą mi do głowy. Oczywiście również należy się zastanowić nad używalnością i tak zwanym user experience danej platformy, czyli łatwością jej adopcji do tak zwanego do masowego odbiorcy, ponieważ no, na ten moment ciężko wytłumaczyć osobom, co to jest tak naprawdę Ethereum, do czego jest gaz, po co jest gaz, tak naprawdę czym się różni gaz od Etheru i tak dalej. Także są jeszcze takie pewne aspekty, nie tylko w kontekście Ethereum, ale w kontekście pozostałych projektów kryptowalutowych również, które należałoby jeszcze ułatwić ich zrozumienie po prostu standardowemu użytkownikowi dzisiejszego internetu. Także to tyle, jeśli chodzi o odcinek poświęcony Ethereum, a raczej problemowi skalowalności dla tej platformy.
Zachęcam do dyskusji w komentarzach, o zadawanie pytań oraz zgłaszanie sugestii na kolejne tego typu odcinki. Dziękuję Wam za poświęcony czas. Cześć.